Aż me serce tu na dłoni. Zaczynamy, ole, lecimy na grubo, nie? Na dłoni. No i tu się skończyłem, nie? Cześć prozuraki, z tej strony roztrzepany prozurek, świeżo po prysznicu, jeszcze mogę być czerwony na buzi. Nieważne, słuchajcie, dzisiaj lecimy z walentynkowym specjalnym odcinkiem, jak chyba tytuł wskazuje, o ile dobrze myślę. Walentynkowa animacja szaleńców, bądź szalona miłość, walentynkowa animacja, coś takiego, mam nadzieję, że coś takiego będzie, ponieważ w dzisiejszym odcinku planuję zrobić... Planuję zrobić animowaną kartkę, którą zrobię w godzinę, jak w przypadku Sylwestra, animacja w godzinę. Będziemy robić Harley Quinn, ponieważ nadchodzi film z Harley Quinn, chyba on już nawet był emitowany w kinach, chociaż nie jestem pewny. W każdym razie zrobimy Harley Quinn z jakimś motywem Jokera, ale tego filmowego Jokera, a nie tego, którego odgrywał Jared Leto. Więc mam nadzieję, że wam się to spodoba. Jeżeli jesteś tutaj nową osobą, ponieważ aż 40% osób ogląda mnie bez subskrypcji, rozważ to, żeby zostawić suba z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Oczywiście potem, jeżeli ci się spodoba film, zostaw łapkę w górę. Przejdźmy do odcinka, zaczniemy rysować, potem będzie animacja, zobaczymy, czy się wyrobię w godzinę. Po prostu róbmy to. Kurde, miałem iść do fryzjera i się obciąć, ale wy lubicie mnie roztrzepanego, więc jest chyba wszystko w porządku. Przynajmniej jest to wiarygodne, biorę łyczek kawy i lecimy. Hashtag I love copy, pamiętajcie, że zawsze przypinam serduszka, przynajmniej pierwsze 400 komentarzy. Zawsze, nie ma takiej opcji, że nie. Pomóżcie, żeby... Może teraz dodam serduszka i zrobię sobie wyższy głos. A zobaczymy. Przeważnie te ognie działają. Coś tam jest diabelskiego w tych algorytmach. Zaczynajmy. Okej, jesteśmy w Adobe Animate. Bez zbędnego pierdzielenia. Mam tutaj szkic chibi postaci. Oczywiście wzorowany na poradniku z chibi, ponieważ ja chibi nigdy nie rysowałem, ale wpadłem na pomysł, że taki kartunowo chibi styl będzie tutaj odpowiedni, więc mamy to. I teraz zobaczcie na to. Mamy naszą Harley Quinn w tle, żebym ja wiedział mniej więcej, jak ją narysować. Myślę, że narysujemy tak. W ogóle mam w planach zrobić coś takiego, że robimy postać Harley Quinn, robimy postać Jokera i nie wiem, czy będę czytał życzenia, czy nie. Mogę, albo inaczej, dobra, mam trochę, żeby to było bardziej personalne do mnie. Zrobimy tak. Zrobimy postać Harley Quinn, która stoi, ma oparty na sobie ten baseball, albo ma go skierowanego do dołu i właśnie chciałbym, żeby ona... Na początku miałem wizję taką, okej? Okay? Zanim w ogóle zacząłem robić ten odcinek, bo musimy się zmieścić w godzinie, żeby ona albo palnęła kijem w Jokera i wyskoczy mu serce, albo złapie go za serducho i pokaże to serce wam. Tylko zastanawiam się, co będzie, co nie będzie przesadą, żeby YouTube i czasem tego nie... Musimy być, kurczę, ostrożni, okej? Okay? Jesteśmy family friendly, hej guys, wszystko jest w porządku, YouTube, tu jest... Picobello, łapki w górę. Dobra, wiem, co zrobimy. Rysujemy Harley Quinn, potem narysujemy mnie, pomalowanego jako Jokera, który sam sobie, nie powiem tego, który oddaje swoje serce dla Harley Quinn i wtedy powiemy całe życzenia i wszystko. Więc zanim zaczniemy rysować, przejdźmy do Audacity. Tak to będzie robione. Dokładnie tak. Dobra, musimy nagrać sobie na szybkości mój wokal. Co ja tutaj chcę powiedzieć? Jakiś wierszyk na walentynki. Dobra, zróbmy to profesjonalnie. O mój Boże, właśnie przeczytałem tak z 15 wierszyków i aż mnie skręciło w środku. Od cringe'u. Nie wiem, czy chcę to robić. Może po prostu nagrajmy udanych walentynek, co? Tak, myślę, że to będzie dobry pomysł. Szukam jakiegoś zdania z sercem, żeby coś było związane z serduchem. Z serduchem, no musi być serduchem, nie może być z miłością ani z niczym takim, tylko musi być z sercem, come on. Szybki, kurczę, kreatywny pomysł. Łukasz, nie jesteś pisarzem, ale stać cię na więcej niż tylko nie wiem. Dobra, lecimy, piszemy szybko tekst. Lecimy, to będzie bardzo cringe'owe, będzie pewnie bardziej cringe'owe niż te wszystkie filmiki, niż te wszystkie życzenia. Aż me serce tu na dłoni. Zaczynamy, ole, lecimy na grubo, nie? Na dłoni. No i tu się skończyłem, nie? Dobra, nie chcę pokazywać strony na materiale, ponieważ ostatnio dostałem flagę za pokazanie strony z Google'a, serio. Ale wszedłem sobie na Rymę i tam sprawdzam sobie rymy. Na dłoni rymujecie gamoni. Dobra, masz me serce tu na dłoni, chociaż wokół... O nie, coś zrobiłem. Co zrobiłem? Come on, co się stało? Widzieliście to? Ja pierdzielę, dobra, chociaż wokół pełno gamoni. Masz me serce tu na dłoni, chociaż wokół pełno gamoni. Dobra, mam, spoczynek się rymuje z walentynek. Dobra, mam życzenia, słuchajcie. Mamy coś takiego, coś mi się tu włączyło i bardzo mi się to nie podoba, bo nie wiem, jak się to wyłącza. Już mi się to raz kiedyś włączyło, ale wiem, jak to zrobić. Zaraz do was wracam, przeczytamy życzenia, nagramy życzenia i lecimy z rysowaniem, bo musimy się wyrobić. Już 10 minut w plecy, come on. Dobra, jestem z powrotem, już wszystko działa, słuchajcie. Mamy tak, maćmy serce tu na dłoni, chociaż wokół pełno gamoni. I tutaj macie, nie wiem, jak z tym trzecim zdaniem, bo to jest idę na wieczny spoczynek, bo on przecież wyrybie sobie serce, nie? Potem padnie, podniesie się i powie udanych walentynek. No nic lepszego nie wymyślę w godzinę, okej? Okay? Jakie to jest głupie. Dobra, nada się, trudno, nic lepszego nie wymyślę, musimy to po prostu zrobić. Idźmy za tym, co nam podpowiada serce, okej? Okay? Zróbmy to na raz. Dobra, emocje, Łukasz, emocje. Maćmy serce tu na dłoni, chociaż wokół pełno gamoni. Idę na wieczny spoczynek.
udanych walentynek. Dalej jest głośno. Łukasz, co ty masz nie tak z tym głosem? Czy będzie okej? Okay? Weźmy serce tu na dłoni, chociaż wokół pełno gamoni. Idę na wieczny spoczynek. Udanych walentynek. Pięknie, tu trochę przytnijmy, bo jest za głośno, cyk, znaczy za długo, cyk, cyk, mamy to. Renderuję i robimy animację. Mamy już dźwięk, ja teraz zakładam słuchawki, bo to będzie potrzebne, cyk, 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 cyk. Teraz tak, długa animacja będzie, pyk, pyk, tu wrzucamy nasz dźwięk. To kasujemy wszystko, okej, okej, okej. Mega szybka Harley Quinn, bo to będzie, to jest mega giga problem na razie. Prostą ją musimy zrobić bardzo, więc zaczynajmy. Dobra, mamy, ten dźwięk jest genialny. Mam nadzieję, że jeszcze nie uciekliście i że oglądacie to dalej, okej? Teraz się zaczną dopiero prawdziwe rzeczy. Dobra, słuchajcie, koniec żartów, lecimy z tematem, bo mamy 40 minut na zrobienie animacji, nie żartuję. Więc lecimy, lecimy, lecimy. Ja sobie ją po prostu przelinartuję szybciutko i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Tak o, tu robimy minę, tu, tu. Nie będę jakoś mocno tego przerysowywał, tylko robimy tak, jak tam jest. Na tym całym szkicu, linearcie, czymś tam. Proszę do mnie teraz nie pisać, raz, dwa, trzy, tutaj cyk. Tutaj musimy zrobić chyba linię tych włosów, żeby to się jakoś oddzielało, mniej więcej. Zróbmy tak, tutaj zrobimy drugiego włosa, okej, raz. A zróbmy po prostu tam dalej linię włosów. Raz, dwa, tak o. Tu już będą kitki, więc robimy kitkę jedną. Okej, okay, mamy to. Tu będzie teraz tak oszło. Cyk, tutaj cyk. I tutaj czekajcie, już zrobimy tyk. Buźka, tak. Dobra, powiedzmy, że mamy jej włosy. Nie wiem, czy jest to w ogóle, kurczę, poprawne, ale lećmy z tym, bo nie mamy czasu po prostu i tyle. Cyk, cyk, dobra, mamy to. Powiedzmy, że to mamy. Mamy włosy, no wygląda powiedzmy jak ona. Kurczę, tu trzeba trochę zmienić, bo to jest za mocno. Tu jest, w ogóle nie wiem, czy to jest potrzebne, ten segment tutaj, chyba nie. Okej, okay. Dobra, mamy to, mamy to, mamy to. Słuchajcie, mamy to. Mamy ten segment tych włosów, okej, okay, mamy włosy. Teraz buzia, to będzie trudne. Czy ona ma tam mały nosek, zrobimy jej na wysokości tutaj tego dyndla. Nie wiem, czy tak się w ogóle robi, ale... Teraz zarysujemy usta, nie? I będzie chyba git. To, że mam dzisiaj drewno w rękach, nie pomaga, nie? Serio. Okej, okay, no nawet to wygląda, okej? Okay? Jest to moje, jest to brzydkie. Co o to chodzi? Dobra, lecimy dalej. Oczy teraz. Czy ona tutaj jest coś nie tak z tymi włosami? Dobra, teraz to ma sens, nieważne. Teraz oczy. Szybko oczy robimy. Czyli robimy tak o raz. A niech tak zostanie wyrąbane. Dobra. Kurier, teraz. Doliczam sobie czas potem. Nie ma opcji. Zaraz do was wracam. Szlak! Teraz kwiaty. Come on. Dobry. Dobra, dzięki bardzo. Jezu, człowiek zakręcony. Dobra, słuchajcie, jestem, mam kurczę kwiaty dla Darii. Moje kochanie, jeżeli nie obejrzysz tego odcinka, wiem, że nie obejrzysz, bo ty nie oglądasz moich filmów. Wszystkim paniom wesołych walentynek, żeby wasi faceci was docenili, okej? Okay? Lećmy dalej. Stawić. Come on, co facet robi z kwiatami? Dobra, ogarnąłem garnek. Jak ja je położę, czy one się zniszczą? Jezu! Ajajajajaj! Ale będziecie mieli ładne tło, aż trochę to odsunę. Wszystko dla was, moi drodzy widzowie, zobaczcie, jakie macie zarąbiste tło. Jezu, się nie wyrobię z tym odcinkiem na dzisiaj. Dobra, mamy kwiatki, prezenty już są. Halo, ostrość. Dobra, żyjemy. Wracamy do tego, ludzie! Czasu mi zabraknie! Dobra, wracamy do tego projektu, słuchajcie, ósemka pędzel, ja nie wiem, czy ja zdążę. Dobra, siema, już w postprodukcji dogrywam się, bo stwierdziłem, że to jest za długo, żeby wszystko wam pokazać. Jednak to jest godzina, muszę to spiąć, 10 minut, 12, 15 max. Życzę wam smacznego, życzę wam jeszcze raz udanych walentynek. Cóż, mam nadzieję, że jeżeli jesteś nową osobą, to już dołączyłeś do ekipy prozuraków. Dobra, mamy to, no jest trochę lepiej, po prostu tego lepiej nie zrobię teraz, bo nie ma na to czasu, więc przejdźmy do Jokera. Nie wiem, co on robi, jest tyle rzeczy do robienia. Dobra, patrzcie na to, kopiujemy to oko jeszcze. Pyk, 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 pyk. Onion skin szybko, Jezu, teraz się naprawdę już spieszymy. Tak, to wygląda lepiej, okej, mamy, że ona mruga. Co mi nie pasuje w tej twarzy cały czas? Piernicze, coś jest, co mi tu gryzie, nie? No dobra, nieważne, musimy tak zostawić. Niech to będzie tak, tu ciało w tę stronę, cyk. Klasyczna animacja, klasyczna animacja, klasyczna animacja. Rozmieść na warstwach, tak. Jezu. Nie wiem, czy czujecie presję, ja czuję niesamowitą. Cyk, raz, trzy, raz, trzy. I tutaj cyk, raz, raz, trzy. Dobra, 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 to musi być takie. No więcej tu nie zrobimy z tym, nie? Ale ona mruga brzydko, kurde. Dobra, cyk, dobra. Czy ona... Rusza się, dobra? Tyle nam wystarczy, serio, nic więcej z tym nie zrobimy. Dobra, teraz tak o, wycinam to całe, wytnij klatki. Harley, ja pierniczę, nie wierzę, że to robię. I robimy bardzo szybką animację Jokera, nie będzie żadnego wstawania z fotela i tak dalej. Serio, nie ma na to czasu, okej, okay, mamy to, mamy to. Weźmy ją na razie, wywalmy na róg. Dobra, schowajmy ją, na, żeby nas nie rozpraszała. Dobra, jako że ja mam być Jokerem, to przyspieszamy to wszystko i robimy to szybciej, F4, F4. Gruby pędzel, mam gruby? No, piątka to taki średnio gruby, ale no dobra, tak niech będzie. Później zrobimy osobno, więc potem to przyjdzie do robienia. Raz oko, cyk. Robimy moje oczy, czyli robimy coś takiego. Ja mam czarne oczy, więc mam o tyle luz. Weźmy to przede wszystkim, rozbijmy, kurczę, bo... I tu będzie kawałek twarzy oczywiście na biało zrobione, to już potem zrobimy w tym. Dobra, ucho, cyk, raz, dwa. Zróbmy to takim chibi stylu, więc robimy tak jak tamto, żeby było podobne. Musimy robić tak jak tam jest po linii, żeby to było bardzo, bardzo chibi podobne, bo...
inaczej to będzie bez sensu. To będzie nasza głowa, głowa, jok. Dobra, super, git. I teraz tak, F4, nowa warstwa, okej. Tu zrobimy wszystko na raz, oprócz ręki jednej, czyli robimy raz, dwa. Tutaj mam też tak rozsuniętą lekko, więc zrobimy coś takiego. Tu w ogóle zrąbałem z tym, bo to właśnie miał być płaszcz, więc poprawmy to od razu. Poko, mamy to. Będzie to widoczne po kolorach, okej, że to jest ta postać. Dobra, i teraz tak, robimy spodnie. Nie, musimy to zrobić osobno, czekajcie. Dobra, tak o, cyk, cyk. Tu będą już spodnie. Mam już takie swoje eleganckie, skórzane buty, więc moje zróbmy. Cyk, cyk, cyk. Tutaj podeszwa, podbicie, raz, dwa, trzy, język. Okej, powiedzmy, że to mamy. Git, git. Teraz tak, szybko. Lecimy z kolorowaniem tego. Kolorystyka. Ja jestem blady jak ściana, więc zaczniemy może od koszuli. Robimy to. To będzie bardziej bordowe. To jest dobry kolor. Okej, dobra, mamy to. Nie tu. Zapiszmy to w ogóle. Jezu, pierwszy raz to zapisałem chyba, nie? Jezu, ja nie wierzę. Po prostu to... Wy najbardziej czekacie na te odcinki, kiedy ja się borykam, okej? Ja słyszałem już, że wy lubicie jak ja cierpię, ale to jest trochę overkill, ja się tak spinam. Dzisiaj jest wielki dzień, słuchajcie. Znaczy jutro jest wielki dzień, ale już jestem przygotowany na dzisiaj. Miałem się świetnie bawić. Miała być, kurczę, super kolacja i tak dalej. A ja siedzę i robię dla was animację. Zobaczcie, jak ja was, kurczę, szanuję, nie? Jeżeli chodzi o ubiór, tak, to dajmy pod spód, więc zróbmy to na sam dół. Okej. To już możemy walić, jeżeli chodzi o... nie o Harley Quinn, tylko o ten wzór, nara. To na czerwono, okej, super. I teraz tak, biała twarz. Chyba nawet wyszło, powiem wam szczerze, bałem się, ale chyba nawet wyszło. Ewentualnie trochę koloru włosów bym dodał zielonego, nie? A zobaczycie, jak się robi to w kreskówkach, na maksa prosto. Trochę dany Phantom styl i tak dalej, oni tam tak robili zawsze. Czyli robimy troszkę tego narysowanego i tyle. No i dobra, mam już akcent zielonych włosów, a dalej są czarne, nie? Także tak, dobra, robimy tak. Przede wszystkim, wyrwawy tutaj w tym, więc robimy tak, czarno, to jest zły pomysł, że to tak aż daleko idzie, no ale dobra, to nic, i tutaj na samej górze będzie duża plama. Mam nadzieję, że wam się odcinek podoba ogólnie, bo nie wiem jak to będzie w montażu, zaraz to będę montował oczywiście. Mam nadzieję w ogóle, że odcinki z animacjami wam się podobają, bo wydaje mi się, że lubicie je, tak mi się, kurczę, coś mi się mogło zdawać, tak mi się wydawało, że tak mówiliście, że je lubicie. Nie wiem, jak coś to mnie uświadomcie, że jest inaczej, ale mam nadzieję, że wam się to podoba. Będę narysować takie typowe serce, wiecie, takie tu z żyłami, tak dalej, tutaj z aortą. Okej, mamy. Teraz tak, trochę bordowym kolorem tutaj robimy cyk, cyk, cyk. Tu tak samo cyk, cyk, cyk. Chociaż trochę, wiecie, żeby to było na pokaz. Zostało nam 15 minut, więc musimy się mega pospieszyć. No macie, to gitara jest. Dobra, mamy to, jest gitara. Cyk, cyk. Dobra, bije, mamy to. Serce bije, nie? Kozak, działa. O, dalej. I tutaj będzie idę na wieczny spoczynek, więc chyba da się z tego, powinno się dać z tego modelu go położyć. O, mocno powiedzmy. Dobra, teraz tak, to robimy dalej, tak, o, wyciągamy tutaj głowę. Tu będzie to, to musi podbić, mi się głowa lekko. Robimy takie podbicie głowy, taką spazmę jakby dostanie, czyli robimy taką nogi do góry i tutaj na dół z powrotem, więc to robimy tak, nogi do góry pójdą, czyli robimy coś takiego. Głowa niech się podniesie i zrobi takie Dobra, jest git. Tu robimy to, kopiowanie. Teraz to rozciągamy całe, nie? Dobra, mamy to. Mamy 7 minut, żeby to skończyć. Mamy to, mamy naszą Harley Quinn. O, tu pani Harley Quinn. O Jezu, to będzie doskonałe, ej, jestem taki dumny z tego. Tu będzie pierwsze zamknięcie oczu w tym miejscu, więc robimy tutaj F6. Powiem wam, nie sądziłem, że to jest wykonalne w godzinę, ale chyba jest. Idę na wieczny spoczynek. Jest git, serio, lepiej tego nie zrobimy. Szybka akcja z buzią. Zróbmy to w stylu, kurde, blok ekipy, okej? Ble. Tu będzie ząb, tu będzie jakiś język, cyk, cyk, cyk. Dobra, mamy to, mamy jedną. Po prostu cyk, 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 cyk. Ehe, i co jeszcze? O na pewno jest potrzebne, o, o. Takie, wiecie, podłużne, o. Którym do tego miejsca. Tu musi być już cyk. I tu będzie pojedyncza klatka. Użyj próbnika klatek, wybierzamy prostą minę. Pięknie, dobra, mamy to, ja to renderuję, cyk, cyk, cyk. Teraz patrzcie na to, szybkie wykończenie i mamy całą animację. Dobra, jesteśmy już w Adobe After Effects i mamy tutaj różne rzeczy. To walnięcie tutaj musimy zarysować. Miejmy to tylko, kurczę, na jakiś kolor zwykłego dymu, czyli tyk. I tutaj ciemniejszy szary, cyk, super. Ustawmy to na opacity 70%, żeby było widać, co jest pod spodem. Dobra, mamy to. I teraz tak, electrical discharges troszkę, dosłownie jakieś trochę pioruny, żeby te serducho tam fajnie pulsowało. Dobra, mam tło free, royalty, kurczę, commercial use i tak dalej, street po prostu, bo nie chcemy tutaj jakichś praw autorskich, nie daj Boże, naruszać. Toggle switches modes, jest. I teraz dajmy to na screen. Dobra.
Masz me serce tu na dłoni. Dobra, to się nada. Tak, i nam przyszedł raz miga saturacja i zmienia nam kolor tła, czyli to co chcieliśmy, takie migacze w tle. Kozak, mamy to, ja bym tutaj nic więcej nie dodawał. Renderujemy to, dodajemy szybko dwa dźwięki i mamy wsio. No i kurde, właśnie wybiła godzina, ajajajajaj. Dobra, to nic, mam nadzieję, że nie będziecie źli na mnie, że troszkę nagiąłem czas. Mamy to? Masz me serce tu na dłoni, chociaż wokół pełno gamoni. Idę na wieczny spoczynek. Udanych walentynek. Piękne, dobra, mamy to. I teraz tak, chcę reversa tu zrobić, żebyśmy mieli efekt cofnięcia i będziemy mieli pętlę. Dajcie mi chwilkę, dodam reversa i widzimy się już z gotowym projektem, więc klasne. Trochę dłużej, mamy godzinę i 7 minut, okej, na liczniku. Ale dałem radę, come on. Jeżeli wam się podoba to, co tutaj robię i chcecie zaraz zobaczyć efekt finalny i chcecie mi pomóc przede wszystkim docenić moje starania, zostawcie koniecznie subskrypcję na tym kanale, dołączcie do ekipy Prozuraku, stawcie łapkę w górę i skomentujcie, czy mam takich projektów robić więcej. Animacja w godzinę to jest coś, co może stać się serią, a nie tylko takie ważne okazje. Lećmy! Zaraz się widzimy ze skończonym projektem. Szybki render, dosłownie 3 sekundy tym razem. Pyk. I słuchajcie, za pomocą Animate'a, za pomocą Photoshopa, za pomocą After Effects'a i za pomocą Premiere Pro, czyli standardowego pakietu moich programów, których używam zawsze profesjonalnie, stworzyliśmy to. Już wam puszczam, zobaczymy jak to wyszło. Masz me serce tu na dłoni, chociaż wokół pełno gamoni. Idę na wieczny spoczynek. Udanych walentynek. Masz me serce tu na dłoni, chociaż wokół pełno gamoni. Idę na wieczny spoczynek. Udanych walentynek. Jezu, uwielbiam siebie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Słuchajcie, czekajcie, przejdę na większą kamerę. Z szacunku do was. Ja jestem dalej roztrzepany, jak widzicie, minęła raptem godzina. Nic się nie zmieniło, nawet tak samo świeci słońce. Jest dosłownie godzina 13:20, więc nie wiem ile to robiłem, z godzinę z hakiem. Biorę łyczek kawy i dziękuję wam przepięknie za oglądanie. Mam nadzieję, że nie zwariujecie i wy i druga połówka spędzicie po prostu miło czas, bez jakichś większych kurde ceregieli i kolacji i tak dalej. Chyba że to lubicie, to tego wam życzę. Dzięki wam piękne za oglądanie, udanych walentynek, udanych urodzin. Jeżeli ktoś ma urodziny, życzę wszystkiego najlepszego. Piękne panie, to jest wasz dzień, bawcie się tym. Facetom swoim też zróbcie jakąś przyjemność, kurczę. Ale to źle zabrzmiało. Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia. Ja bardzo dziękuję wszystkim sponsorom, wszystkim osobom, które dotarły do tego momentu i oczywiście wszystkim moim subskrybentom, bo bez was by mnie tutaj nie było. Tyle ode mnie, trzymajcie się, do zobaczenia w każdy wtorek, czwartek i sobotę o 16:30 na tym kanale. Cześć!